czekam na moment. Myślę, że coś też innego proszę. Trzy na wagę? Tak? Nie. Bo już jakiś czas mnie nie było, to nie wiem. Przed nimi co było ostatnie? W sensie teraz będą likwidować tą całą serię Mon Rouge, nie? Tą, wie pani którą? Tak, tak. Ewentualnie mamy jeszcze... Byłam na moment w The Body Show, czy jest coś nowego. Byłam przez moment, dawno nie byłam, więc proszę zobaczyć, czy coś nowego jest. Są trzy nowe zapachy. Dowiedziałam się, że na stronie są olejki eteryczne z tymi zestawami konkretnie bardziej nowych składników, bo na przykład lawenda, cedr, sandałowiec oraz perfumy Pomirolona. Tylko że stacjonarnie są same wody. Sprawdziłam, nie znała mi się podoba, teraz pójdę sprawdzić, jest Galilu, bo jest w drugim miejscu w Gdańsku. Dowiedziałam się, że Galilu jest tutaj na dół, prawie na Żelecie, bo rozdzieliłam się z moim tatą na godzinę, także chciałam zahaczyć kilka miejsc, żeby do tego miasta podskoczyć. Wydaje mi się, że to Galilu jest większe niż ten punkt tam przy rynku, za którym generalnie nie przypadam. Ja akurat, jeżeli chodzi o gdańskie miejsca, wolę Maison Store. Dobra. Także idę zobaczyć, czy coś ciekawego jest, czy są już jakieś nowe rzeczy odnośnie zapachów mineralnych. Może też coś pod kątem jesienno-zimowym. No zobaczę. Może jest to jakaś marka, której na przykład stacjonarnie nie miało do Galilu ten pierwszy punkt. W The Body Shop nic nowego nie było, ale ma coś być z dynią. Ja z The Body Shop mam tak różnie. Z Yves Rocher też raczej tak nie do końca. Bardziej może te dawne zapachy Yves Rocher już powycofywane.